Więc możesz szczególnie zaobserwować te rzeczy, które powtarzają się w Twoim życiu, bo to nie jest przypadek, że to się powtarza. Te rzeczy powtarzają się, ponieważ Ty masz w swojej podświadomości takie wzorce, które sprawiają, że te rzeczy się odtwarzają jak na autopilocie, tak jak to było u mnie z tym spotykaniem niewłaściwych mężczyzn. A może u ciebie to jest z tym, że ciągle lądujesz w pracy, w której jesteś niedoceniana, albo bierzesz bardzo małe pieniądze za swoją pracę. To nie jest przypadek, że tak się dzieje. O tym decydują twoje podświadome wzorce i przekonania, szczególnie z pierwszych 7 lat życia i szczególnie wzięte z twojej relacji z twoją mamą. Kiedy zauważasz, że coś się powtarza w twoim życiu i widzisz to coś, co w twoim życiu nie działa, to możesz być pewna, że tam pod spodem jest jakiś podświadomy wzorzec i jest jakieś podświadome przekonanie. I dopiero kiedy odkryjesz ten wzorzec i to przekonanie, dopiero wtedy będziesz mogła zacząć świadomie zmieniać ten wzorzec, czyli zamiast odtwarzać tą przeszłość, której nie chcesz, będziesz mogła zacząć kreować dla siebie to, czego pragniesz. I jeżeli pragniesz nowej rzeczywistości, to potrzebujesz zmienić swoje wzorce. I teraz ważna rzecz. Naukowcy zbadali i udowodnili, że ponad 70% tego, co mamy zapisane w swojej podświadomości, czyli tych podświadomych wzorców, przekonań na swój temat, programów dotyczących wszystkiego, tego, jak podchodzimy do pieniędzy, do pracy, do samych siebie, że 70% tego to są wzorce i przekonania negatywne. Czyli to oznacza, że dopóki nie zajmiemy się odkrywaniem tych wzorców, dopóki nie zajmiemy się świadomym uzdrawianiem tego, co w naszym życiu nie działa, dopóty, tak jak na autopilocie, będziemy to odtwarzać wciąż i wciąż na nowo. I to jest właśnie koszt niezajęcia się tymi wzorcami.